No zaczynamy od Bonda. No od czego ja mogę zacząć, proszę państwa? Od dzisiaj w kinach możemy zobaczyć nowego Bonda. 25. film z przygodami Jamesa Bonda. No i to jest ostatni film, proszę państwa, z udziałem Daniela Craiga. Także warto koniecznie zobaczyć. Ale długi bardzo, bo tam prawie 3 godziny chyba, z tego co zauważyłem. No to jest ładne pożegnanie. Ta. To jest ładne pożegnanie. Takie ładne, sentymentalne. Powiedziałabym, że to będzie zupełnie inny Bond, ale nie zabraknie tutaj dobrych samochodów, pięknych kobiet i przede wszystkim, proszę państwa, kina akcji. Żeby tak za dużo nie zdradzać, ja tylko powiem, że w tej części James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca i chodzi o broń. Także więcej nie zdradzam. To koniecznie trzeba zobaczyć, proszę państwa, mocne kino akcji. Jeśli chodzi o muzykę, tytułową piosenkę nagrała i zaśpiewała Billie Eilish. Także i muzycznie, i reżysersko, i scenograficznie. I mocne role kobiet. Wszystko, proszę państwa, tam jest, no tak, bardzo mocne role kobiet. A ja tylko dodam, że niektórzy twierdzą, że kolejnym Bondem będzie kobieta. Więc jestem bardzo ciekawa. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Natomiast jest to najdłużej wyczekiwany Bond. Najdłużej, dlatego że czekaliśmy na niego 6 lat, a przez 2 lata premiera była przekładana ze względu na pandemię koronawirusa. Także to co, do dzisiaj ruszamy od dzisiaj do... Trzeba. Na pewno trzeba, ale nie jest to jedyne wydarzenie, jak rozumiem, podczas dzisiejszego weekendu. Ja mam kolejną propozycję, kolejny film również od dzisiaj w kinach. Zupełnie inna tematyka. Film pod tytułem Fatima odnosi się do 1917 roku. Świat pogrążony jest w mrokach I wojny światowej do małej portugalskiej wioski Fatimy. Podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie płyną dramatyczne wieści o tysiącach zabitych. Do domu wracają okaleczeni i pozbawieni nadziei weterani i w takich okolicznościach łatwo o zwątpienie i załamanie. I właśnie w takich okolicznościach troje dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego spotkania. I tutaj bardziej odnosimy się do losów, do historii właśnie ludzi. Też oczywiście będzie można zaobserwować tę historię z 1917 roku, ale tutaj są losy przede wszystkim ludzi. Na tym skupia się film. Jeśli chodzi o muzykę, specjalnie skomponowany utwór zaśpiewa Andrea Bocelli. Także też, proszę państwa, zupełnie inne kino, ale warto zobaczyć Fatima od dzisiaj w kinach. No dobrze, na pewno mniej akcji w tym filmie, ale też warto i takie kino oglądać. Co mamy jeszcze? Teatr Wielki, Opera Narodowa, proszę państwa, dzisiaj, jutro i w niedzielę Korsarz. Także no, przepiękny balet. W tym balecie naprawdę bardzo dużo się dzieje. Tylko przypomnę, że jest to historia pirata, Konrada, który zakochuje się w pięknej Medorze. Później Medora zostaje porwana przez handlarza niewolnikami, który sprzedaje ją na targu władczemu księciowi, tak? I w intrygę wplątani są bliscy Konrada, także bardzo, bardzo dużo się dzieje również w tej operze. A teraz również Warszawa i Kordegarda, Cyprian Kamil Norbid i wystawa z okazji 200. rocznicy urodzin tego artysty. Co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, proszę państwa, pracę Cypriana Kamila Norwida, rysunki i grafiki literackiego patrona roku, bo ja tylko przypomnę, że w 2021 roku to Cyprian Kamil Norwid jest patronem. No to jest człowiek wielu talentów, artysta, wybitny poeta, innowator, profetyk, filozof, teoryk sztuki. No i rzeczywiście tutaj możemy podziwiać jedną z rzeczy, którą się zajmował, tak? Czyli grafiki i rysunki, proszę państwa. Do 24 października w Warszawie w Kordegardzie można zobaczyć wystawę, także też zachęcamy, żeby się wybrać, no bo mało czasu jest, przyznam, do 24 października to nie jest wcale tak dużo, proszę państwa. No tak, żeby zaplanować takie wejście, na pewno trochę czasu też trzeba. Na koniec mamy dla państwa trochę muzyki, tak weekendowo chyba, myślę, żeby się trochę poruszać. Natalia albo rozmarzyć, bo nie wiem, jakiego rodzaju to jest utwór. Troszkę rozmarzyć. Natalia Kukulska powraca z nowym utworem z okazji swojego jubileuszu. 25 lat mija od pierwszego albumu. No i powraca
wraca z takim podsumowaniem, ale powiedziałabym takim nietradycyjnym, no bo to jest płyta, mini taka płyta z 4 utworami. Utwór nosi tytuł Jednogłośna i opowiada o takiej akceptacji samej siebie i takim pozytywnym myśleniu. To co, ja myślę, że nie pozostaje nam nic, proszę Państwa, innego, tylko posłuchać tego nowego utworu.